Cześć, tu Przemek z kanału Koktajl TV. Dzisiaj jesteśmy u Wieśka i pokażemy, jak przygotować fajne koktajle. Pierwszym koktajlem będzie orgazm. Bardzo słodki, deserowy koktajl. Szklankę uzupełniamy lodem. Do shakera dorzucamy też troszkę lodu. Pomimo zimnej pogody koktajl musi być orzeźwiający i zimny. To chłodno jest. Nie tak zimno, ale chłodno. Ile stopni? No, minusowa jest temperaturno. Do naszego koktajlu dodamy 30 ml likieru kawowego. 30 ml likieru śmietankowego. I 30 ml śmietanki, kremówki. Koktajl jest deserowy kobiecy. Ciekawe, co na to powie Wiesiek. Całość energicznie wstrząsamy. No i oczywiście przelewamy do wcześniej schłodzonego szkła. Aby dopełnić formalności, nasz orgazm udekorujemy szczyptą gałki muszkatołowej. Gościu przyjechał ze wschodu specjalnie, aby mnie poznać. I dla mnie będzie serwował drinki, które jeszcze nie są dla mnie takie znane. Obadamy to wszystko, czy dogodzi mojemu podniebieniu, czy wodziewie do wodziewia będzie. No. O, super. Nazywa się gitara. Orgazm. Orgazm. Miód z kaszanką. Bardzo dobre. Polecam to nawet dla małolatów. Jest bardzo słodziutkie, no nazywa się to ponoć orgazm, ale do orgazmu to raczej nie jest podobne, chociaż taki kolor jest kakaowy. No. Jakby taka była ładna dziewczyna, to może by miała orgazm, ale nie wiem, czy tak, czy siak, no, bo trudno by czuć, nie kiełasa. No, przydałoby się coś mocniejszego, jakiś mocniejszego drinka. No, tak. Panie szofer, szykuj pan następny koktajl, żeby ugiście na klabuchę. To jedziemy z tym koksem. Drugim koktajlem, który przygotujemy, będzie whisky sour. Oczywiście na bazie kurzego białka. Jajko oczywiście wcześniej wyparzamy. Do białka dodamy lód. I całość energicznie wstrząśniemy, aby napowietrzyć jajko, przez co koktajl będzie miał ciekawą aksamitną strukturę. Następnie do shakera dodamy 50 ml whisky. Może 60. 20 ml syropu cukrowego. I wyciśniętą połówkę z cytryny. Co ty tak chłopaczyno rozczyniasz, bro? Zaraz się przekonasz. Dodamy jeszcze trochę lodu. I całość energicznie wstrząśniemy. O kurwa, pierdola. Przez sitko przesadzamy do szklanki. Za dekorację posłuży nam skórka z cytryny, którą wcześniej zaromatyzuje mój koktajl. Kurwa, jego macie. Została tylko rurka i czas na... O, rurka uciekła. Rurka i dziurka. Ciekawe są, co ten kolonio tam wymącił. Ciekawe są, czy to nie rozgrzeje, czy zachoruje, czy że haftował, czy tym podobnie. Wiesiek, dla ciebie whisky sour. O, gitara. Co ten kolonio tu nawkładał? Rurki z dziurką, jakieś coś? Niech ktoś sobie będzie drinkował z tym. To mi się zdaje, że lepsze jest. Czy to jest cytryna, czy co to, jakieś takie gorzkie, ale w toku idzie. Mordę utrę. Dla chorego wszystko ujdzie w toku. No. Chory jesteś? No, chory na wory. Ujęło co zakosić, no. A jeszcze raz rzępnę. Nie, dość taki wzgląd to jest. No widzę, że to jakieś tak białko jajka albo coś. Już po dużym przepisiu piłem
jajko, o, prosto ze skorupki, solą jeszcze troszkę nasypałem, no i drinkowałem tam nieraz. Już inaczej się czułem, bo już organizm zaczął funkcjonować jak trzeba, no. Możemy jechać z następnym, no. Też jeszcze rzemtę troszkę. Siema. Widzę, ma tutaj troszkę sprzętu, jak wszystko jak u rzeźnika, czy tym podobniej, no. No dobra, Wiesiek, słyszałem, dobra, że po ostatnim odcinku bolał cię brzuch trochę po śledziach, co? Nie, za dużo żebym piwa wypił, co? To ja ci zaproponuję fajny koktajl. Tak. Który pobudzi twój organizm i żołądek do pracy. Gisio jest. Do shakera wypełnionego lodem wlewamy 50 ml ginu. Piłeś kiedyś gin? Tak, piłem, no. To fajnie. Do tego wyciskamy sok z połówki cytryny. Chyba będzie koktajl jakiś Mołotow albo tym podobnie, no. Będzie palił gardło. Tak. Dwie łyżki marmolady. Ja ci dam marmoladę morelową. Lubisz morele? Tak, oczywiście, no. Oj, git. Nad miód z kaszanką jadłem. 10 ml syropu miodowo-imbirowego. Aż mi ślinka leci, no. Musisz jeszcze chwilę poczekać. No, gitara. Dodamy jeszcze trochę lodu. Musi być dużo lodu, przecież mamy dzisiaj 25 stopni, co? No, dzisiaj jest ciepło. Tak ciepło, zobacz, jak je mam ręce, odmrożone już chyba. Wszystko razem wstrząśniemy. To czerpanie tak mi coś przypomina, ale już nie będę mówił tego. Nie chcę wiedzieć, wie się kto. Przelewamy przez podwójne sito, żeby odcedzić resztki marmolady. No, delikatnie to wygląda. Dość fajnie, inteligentnie. Fajnie pachnie. Całość aromatyzujemy pomarańczą. Idę na swoje miejsce, a ty wszystko serwuj. Za dekorację posłuży nam skórka z pomarańczy i laska cynamonu. Tak oto przygotowaliśmy twista na śniadaniowym martini. Nareszcie coś porządnego wypijemy, no. Przysłowiowy martini, które każdy dorosły człowiek powinien pić. Chcemy, żeby nie usiąść. Dobre jest. Można spożywać. No tam troszkę alkoholu, troszkę jakieś tam soczki, pierdołki. Nie, raczej nie szczypię, bo ja jestem przyzwyczajony do mocnych trunków, no. A może zaserwujesz mi z czystym spirytusem? Nie masz? Mam dla ciebie, wiesz, coś gorszego na koniec. Mianowicie? Koktajl, który się nazywa zombie. Byłem na zabawie. No i mianowicie, bo widzieli, jak z gwintarzem wypił pół litra wódki. Wypijesz jeszcze pół litra wódki, dajmy ci jeszcze następną flachę. Co by nie, co, kurczę, dla mnie to jest pestka. I rzeczywiście, żebym wypił, wyszedł tylko na dwór i zrobiłem babuch w kałuże, ażem przymarzł. Jakiś łapciuch jeszcze się przerzucił na mnie i obudził mnie, no. Ale z takim lodem poszedłem do domu, oparłem się o drzewo, coś mi tutaj gniecie, macam się. Kurczę, pół litra wódki, no to jeszcze machłem, później się dziwili, to jakżeście doszedł do domu? Jak? Normalnie, na nogach, no, nie na rękach, no. Alkohol, tak prawdę powiedząc, dla mądrych ludzi, a nie dla pazernych. No po wódce rzeczywiście nikt nie jest mądry, rozum odbiera i jest już człowiek, już język się plącze. No, ale stara Baba Jaga się podoba. Siema, na flacha nie ma, tylko na takie drinki. No, oczywiście, serwujemy następne coś dobrego. Co to za dziabeł jakiś? Jakiś chiński chyba. Wiesiek, proszę. Tym dostaniesz zombie. Tak? Będziesz tak wyglądał, jak wypijesz ten koktajl, wiesz? Zrobię ci jeden z najpopularniejszych koktajli na świecie, czyli mojito na bazie świeżej mięty. Aha. Próbowałeś kiedyś mięty? Oczywiście, no. Bardzo odświeża. Da, no. Nie musisz zębów myć. Aha. Żartowałem. Zęby trzeba zawsze myć. Widzę, że super coś będzie, albo będzie. Kuflu, szanowni państwo, to będzie miód z kaszanką. A wiesz, skąd pochodzi słowo koktajl? Pierwsze mikstury były dekorowane piórami z kogucego ogona, a po angielsku kogut to kok, a ogon to tail, czyli no. Razem powstało słowo koktajl. O, kurza piana, tego nie widziałem, no.
A teraz już wiesz i możesz się kolegą pochwalić. No, no. Jak to wszystko gamonie, to z kim będę rozmawiał tam, no. Do szklanki wrzuciłem połówkę limonki, z której wykroiłem biały kręgosłup, który odpowiada za gorzkość limonki. No. Do tego dodamy 20 ml syropu cukrowego. To się nazywa Madler. To mi troszkę przypomina pałkę policyjną. Wiesz, to mi jeszcze coś innego przypomina, ale może nie będziemy mówić na razie. No właśnie, no. Ważę też, aby mięty nie ugniatać razem z syropem i miętą, ponieważ ugniatana mięta wypuści gorycz, którą zawiera w środku. Następnie około 10 ładnych listków mięty. Ja nie jestem koza, żebym tyle jadł. Mięcie dajemy klapsa, żeby uwolniło olejki eteryczne ze środka. Ja też daję klapsa, ale nie mięcie. Chyba, że ktoś jak zasłuży. Następnie uzupełniamy kruszonym lodem. Dobra, już nie syp tyle, już się zachorujemy. I teraz najważniejszy składnik, czyli rum. 50 ml rumu. Więcej syp, no. Więcej? I całość mieszamy. To mi coś przypomina jakby. Dosypujemy jeszcze lodu. I uzupełniamy odrobiną wody gazowanej. Dekoracja z mięty. I pyszne mojito na bazie rumu świeżej mięty dla ciebie. Gitara. O. Spróbuję zasłonki się napić, ale nie wiem. Chuja leci. No, aromaty są super. Stosunkowo można zaliczyć do bardzo dobrych. Jest dobry budys, dużo koholu, smak jest super z konsumacji, można powiedzieć jak, badziewie i super, no. No czuję te różne te, najbardziej czuję ten lód. Zimno po zębach, także mi zimno, to jeszcze ten lód. Ten napój to wygląda jakby ktoś pokrzyw narzucał do tego. Lepiej człowiek, żeby wypił, niż piesek, bo piesek by się jeszcze wściekł i by zaraz pogrzył. Lepiej, żeby ja to wypił, żeby się nie zmarnowało, nie popsuło. Barman, coś lepszego, coś może jeszcze sypniemy. No. A na koniec zostawiłem sobie taką perełkę. Będzie to koktajl, który troszeczkę zmodyfikowałem, a jego nazwa to zombie. To będzie połączenie trzech alkoholi. Ciemnego, starzonego rumu, około 50 ml jasnego rumu i dodamy do tego 50 ml bourbonu. Super jest namieszane, także miód z kaszanką. Dodamy do tego 50 ml soku ananasowego, a wszystko dosłodzę syropem z kwiatu hibiskusa. Wszystko wstrząsamy. Chińczyka, który tak ci się podobał, zupełnie lodem. I przelewamy do środka. Dekoracja miętą. Jak? Dobra. Suszoną pomarańczką i dwie rurki. I tak przygotowałem ci moją wariację zombie. I na koniec twoje zombie. Mam nadzieję, że wytrzymasz tą próbę. Czy mnie zaskoczy ten wstrętny człowiek, no. Ale wąchy ma jeszcze większe niż ja. Zapiał. Prawdziwi paseci to piją z brurki. Mianowicie najmocniejszy z tych wszystkich. No ten gościu mi się fajnie podoba. Bum! Teraz spróbujemy, co to jest. Krążek jakiś taki gumowy, no raczej za kołnierz nie wlewam, ani do majtek. Jeszcze oko sobie bije, kurczę. No, dobre drinki, ale na upale dni, ale a dzisiaj to raczej niestosowny jest dzień do zimnych drinków, no. Zrobimy w ten sposób. A tu paweczki są można na fortepianie grać. Chociaż jest najmocniejszy, ale nie czuć tego alkoholu, bo różne zioła są to tamto i zabija ten alkohol. Pierwsze miejsce, który ma? No chyba to, bo nie wiem.
Ten drinczek, o, jeszcze w ładnym kieliszku jest. Źle. Tu jest więcej silnego drinka. Nasz test dzisiaj był bardzo dobry. Baran był bardzo dobrze przygotowany. No i super gościu. Gardło troszkę posmarowałem. Do widzenia, siemanko i tym podobnie. No.